Mi Adrian Budka. Adrian, widziałem, że byłeś bardzo zły po ostatnim gwizdku sędziego, ale trudno się dziwić. No tak, trudno się dziwić, bo biegamy 90 minut, nie wiem, robimy wślizgi, Bóg wie co, przerywamy, nie wiem, jeden za drugiego walczy i tracimy bramkę w ostatnich sekundach. No, boli, no, piłka czasem jest okrutna i to nam dzisiaj pokazała, tak? Cały mecz graliśmy, nie wiem, bez publiczności, bez naszych kibiców, choć byliśmy pewni, że dzisiaj będą z nami, byli z nami, choć nie widzieliśmy ich. Czas słyszeliśmy ich tylko za trybuny. No żal, że nie mamy 3 punktów, że kibice nie mogli nam dzisiaj tutaj pomóc na stadionie, tylko musieli być poza nim. No cóż, boli. Tak jak powiedziałem, no piłka czasem bywa okrutna i straciliśmy te punkty. No cóż tu więcej mówić. Przede wszystkim teraz musicie jak najszybciej jednak o tym meczu zapomnieć, bo już w następną niedzielę jeden z najważniejszych meczów w historii odrodzonego Widzewa, czyli pierwszy po wielu latach derby. No tak, ten dzisiejszy mecz musimy wyrzucić z głów. Mamy tydzień, by jak najlepiej się przygotować do walki, do kolejnego meczu i tyle. A wierzę w to, że za tydzień zwyciężymy. Ten mecz mógł jeszcze bardziej wyzwolić w was taką złość sportową przed derbami, czy to już chyba nie było możliwe? To znaczy, no, czego więcej chcieć dzisiaj? No, piękne boisko, dobry stadion. Nie wiem, kibiców nie puścili, no nie wiem, trudno mi uwierzyć w to. No, jadą tyle kilometrów, przyjeżdżają pod stadion i nie wiem co się dzieje, że nie mogą wejść. No, jest tyle miejsca i w ogóle, no wszystko można rozwiązać, tak? A tu jadą sobie, stoją pod stadionem, muszą wracać. No to dla mnie jest niezrozumiałe i ciężko mi to zrozumieć. No cóż, czy sportową złość? No na pewno tak, no wiadomo. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to będzie ostatnie przetarcie, gdzie za tydzień będą derby, no ale się gubię w tej swojej wypowiedzi. Przede wszystkim trzeba ochłonąć i myśleć tylko już o derbach. Tutaj się już nic nie naprawi, a za tydzień można naprawdę tych kibiców, którzy teraz stoją za stadionem, rozweselić po prostu. Dzięki za rozmowę. Dziękuję.